Być może jesteście, bo dzisiaj jesteście przedsiębiorcami, robicie flipy i albo zajmujecie się nieruchomościami, chcecie się zajmować flipami, ale też może jest taka sytuacja, że chcecie, żeby te flipy były waszym biznesem. Gdzie ten biznes, chciałem wam powiedzieć, gdzie on może się udać, a gdzie nie? Pytacie się często mnie, czy w dużym mieście może się udać taki biznes. Ja wam powiem, ten model, czyli ten sposób działania, który ja uznaję i który ja wyznaję i mój przepis, on działa wszędzie. Nieważne, czy jesteście w dużym mieście wojewódzkim, czy jesteście w małym mieście, czy jesteście za granicą, ten model działa. Ja też dużo rzeczy podpatrzyłem od Amerykanów i wiele strategii i wiele podejścia biznesowego. Nie tylko czułem się tutaj w Polsce na rodzinnym gruncie, ale też wiele rzeczy wyciągnąłem z zagranicy. I ten model działa zarówno wszędzie na świecie, jak i w Polsce, w Lublinie, czy w Warszawie, czy w małym mieście, z którego jesteście. Ja na początku, jak zaczynałem robić flipy, to byłem sceptyczny do małych miast, ale z biegiem czasu moi absolwenci pokazali mi, że w małym mieście można czasami wykręcać lepsze zyski niż nawet w dużym, bo też jest mniejsza konkurencja i też łatwiej jest czasami coś kupić. Dlatego wszędzie da się zarabiać pieniądze, nawet w mieście, które ma kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Okej, kto może inwestować? Ja uważam, że inwestować może każdy. I teraz ja zaczynałem, jak miałem 23 lata, 22-23 lata, już sam nawet nie pamiętam, musiałbym zajrzeć. To było dokładnie 10 lat temu, więc miałem 22 lata. Wtedy rzuciłem pracę i poszedłem w nieruchomości. I uważam, że może to robić każdy. Mam takich znajomych, którzy są jeszcze młodsi niż ja zaczynałem i dzisiaj dzięki temu, że zaczęli z innym całkowicie bagażem doświadczeń moim na przykład, wystartowali dużo szybciej, ale mam osoby, które na przykład są w wieku moich rodziców i wystartowali dopiero teraz, sobie świetnie radzą, na przykład mają inne doświadczenia jakieś życiowe czy biznesowe i tak naprawdę można wystartować tym biznesem od zera. Nie trzeba mieć wcale tak naprawdę żadnego przygotowania, byleby znać zasady i znać główny przepis. Okej. I teraz ja uważam, że nie ma tu żadnych ograniczeń i czasem powiem wam taką rzecz, że nie liczy się do końca twoje doświadczenie, czyli miejsce, z którego startujesz, czy kapitał, jaki posiadasz. Więcej warte jest to, jaką masz determinację, jaką masz samozaparcie, bo ja widziałem wiele osób, które miało doświadczenie czy biznesowe, czy handlowe, czy coś, co można powiedzieć, że dało solidną podstawę do tego, żeby robić ten biznes. Ale zabrakło determinacji i widziałem osoby też, które były totalnie żółtodziobami, które były totalnie zielone w temacie biznesu, sprzedaży czy nieruchomości, ale na tyle miały determinacji, żeby zmienić coś w swoim życiu, żeby przejść z punktu A do punktu B i to one właśnie swoją determinacją robiły dużo lepsze rezultaty niż osoba, która potencjalnie by się wydawała, że jest pewniakiem, że ona teraz weźmie wszystkie narzędzia, wdroży w rynek i pójdzie. No właśnie nie, czasami jest tak, że takim osobom czasami może się po prostu nie chcieć, które za dużo wiedzą albo wydaje mi się, że wiedzą wszystko. Często na przykład osoby, które są na rynku nieruchomości dużo więcej ode mnie, czasem mówią, co ja tam wiem, co ja tam gadam, bo przecież ja jestem tylko 10 lat na rynku, nie są 20. Natomiast moje rezultaty są często dużo lepsze w tym krótszym czasie niż ich 20-letnie. Dlatego czasami się naprawdę niewiele osób musi przekonać, żeby się ze mną bliżej zapoznać i zobaczyć, że moje sposoby są warte zaimplementowania. Okej, i dlaczego flipy się udają? Tak? Dlaczego w ogóle ten biznes jest bezpieczny i dlaczego on ma sens? Przede wszystkim dlatego, że no właśnie flipy, jak się robi według konkretnego przepisu, czyli według schematu od A do Z, to jest tak proste jak robienie ciasta. Jeżeli masz przepis i coś gotujesz, jeżeli masz ten przepis i wiesz, co robisz, wiesz, ile masz dać składników, w którym momencie, jak go wymierzyć, to tak naprawdę ta potrawa prawdopodobnie ci wyjdzie zjadliwa i nic się nie zatruje. Natomiast jeżeli robisz to improwizujesz i jedziesz na flow, na freestylu, to czasem z tego różnie wychodzi, szczególnie w biznesie. A znam też takie osoby, które teoretycznie wiedziały, jak coś robić, ale mimo tego robiły po swojemu i to nie wychodziło. Natomiast też znam osoby, które wzięły ode mnie mój przepis, ale też na potrzeby swojego charakteru czy swojego miasta trochę go zmodyfikowały i też osiągały świetne rezultaty. I ja oparłem jakby swój cały biznes nieruchomościowy właśnie o system nowoczesnego inwestora, czyli o taki schemat, takie ramy, taki przepis, który
opracowałem już dopiero jak już robiłem te flipy kilka ładnych lat, po to, żeby po prostu to usystematyzować, bo moi ludzie, którzy pracują ze mną, robią to właśnie na bazie systemu. Bo ja już sam, ja kupuję mieszkania, tak, za swoje pieniądze, na swoje konto, natomiast ja już sam nie robię tych wszystkich rzeczy, które są do zrobienia, tylko mam wiele osób, którym deleguję, bo ja znam cały ten proces od podszewki, od A do Z, dlatego żeby robić to w dużej skali i hurtowo, to muszę po prostu mieć osoby, współpracowników, którzy robią to razem ze mną, tak? Czyli załatwiają pewne sprawy, jakby koordynują na przykład remonty i takie rzeczy, żebym ja też miał czas na swój biznes, na to, żeby na przykład z wami się spotkać, na to, żeby inwestować jeszcze w inne projekty, bo ja mam wiele firm, natomiast jestem zwolennikiem automatyzacji. Nie wszystko się da zautomatyzować, niestety. Natomiast wiele rzeczy się da i to naprawdę popycha w zwiększaniu skali. Opracowałem taki system, który jest metodą w 7 krokach, czyli jest tam, są wszystkie strategie, które są zasadami, są źródła pozyskiwania tych okazji, czyli jak znajdywać okazje, w jaki sposób dochodzić do tego momentu, w której te okazje są, analiza, czyli jak w sposób analizować i dochodzić do tego, zabezpieczenie, czyli jak coś zaklepać, zabezpieczyć, być pewnym, że to, co kupujecie, jest pewne na 100%, że będzie bezpiecznie, bo ja kupuję też tematy, które się innym wydają, że są niebezpieczne, natomiast moja wiedza i doświadczenie powoduje to, że ja to robię z pełną świadomością i wiem, gdzie są zagrożenia i je eliminuję po prostu. Jak wiem, że jest ryzyko jakiekolwiek, to nie wchodzę. I wchodzę tylko wtedy, kiedy nie ma ryzyka i jestem w stanie tak ułożyć transakcję, żebym ja był zawsze zabezpieczony. Jest też kreowanie wartości, czyli zwiększanie wartości nieruchomości poprzez remont czy zmianę funkcji. Finansowanie, czyli skąd wziąć pieniądze na to, żeby to mieszkania kupować. Czyli nie tylko mieszkania, ale też mieszkania. Ale i też sprzedaż, czyli w jaki sposób opakować ten taki nasz cukiereczek, który później ma więcej być warty na rynku i dzięki czemu zarobimy dużo więcej. I to jest jakby 7 takich najważniejszych kroków, gdzie cała strategia robi pętlę i jeżeli to ktoś pojmie i wdroży, to jest w stanie ten biznes dosyć szybko u siebie zaimplementować. Okej. I teraz tak, jeżeli chodzi o strategię, to jest zbiór zasad, które towarzyszą w tym biznesie, czyli to są takie ramy, w które trzeba wejść, czyli robić jeden do jednego. Jeżeli ktoś to robi jeden do jednego według moich zasad, to ja daję gwarancję na to, że to będzie działało, tak? Jeżeli się tylko będzie stosowało, czyli jeżeli zrobi jeden do jednego identycznie jak ja, to uwierzcie mi, to będzie działało. Jeżeli będzie chciał robić po swojemu, czyli weźmie mój przepis, ale powie, ja mam lepszy i chcę robić, to ja tej gwarancji nie daję. Okej. I teraz, jeżeli chodzi o strategię, to w strategii ważne jest to, żeby wybrać odpowiednią formę działalności gospodarczej albo wybrać formę prowadzenia tego biznesu. Ja nie rekomenduję, żeby to robić prywatnie na siebie, bo to może się źle skończyć, ponieważ Urząd Skarbowy nie będzie tego długo tolerował, bo można oczywiście kupić i sprzedać mieszkanie, ale nie można tego robić w kółko i nie można tego robić w taki sposób, żeby było to dla nas bezpieczne i korzystne. Dlatego trzeba wybrać najlepszą możliwą formę prowadzenia tej działalności gospodarczej. I teraz, co ja bym radził, jest kilka opcji w tym przypadku, natomiast dużo zależy od tego, czy dzisiaj masz jakiś biznes, czy prowadzisz jakąś spółkę, czy prowadzisz jakąś działalność, czy chcesz robić jednego flipa na kwartał, czy 3 flipy miesięcznie, w jakiej skali, czy masz wspólników, czy robisz to sam, czy robisz to za własne pieniądze, czy pożyczone z banku, czy pożyczone od inwestorów. Od tego zależy, natomiast to, czego ja nie rekomenduję, i ja nie jestem zwolennikiem, to jest prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Uważam, że to jest najbardziej ryzykowne, co można zrobić. Czyli prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest, uważam, że mega, mega ryzykowne, ponieważ jeżeli, nie mówię o flipach, bo to jest bezpieczny biznes, ale jeżeli prowadzicie jakąkolwiek działalność, to coś pójdzie nie tak. Wasz pracownik nawali, czegoś nie dopilnuje, księgowa czegoś nie zaksięguje, coś się stanie, to naprawdę to odpowiadacie całym majątkiem, czasami zbieranym przez 5, 10, 15, 20 lat, zarabianym i tak naprawdę jesteście wystawieni na tacy Urzędowi Skarbowemu, ZUS-owi, aparatowi państwowemu, ponieważ cały majątek jest po prostu do wzięcia przez kogoś, kto na przykład popełnił jakiś błąd i zanim się obronicie w tej sytuacji, to tak na dobrą sprawę już możecie stracić wszystko. Znam wiele takich sytuacji z życia przedsiębiorców, gdzie
tylko przez złą formę prowadzenia działalności, to przedsiębiorca stracił mnóstwo pieniędzy, bo po prostu się nie zabezpieczył. Czyli robił firmę tak jak mu się wydawało, że będzie łatwo, jak mu podpowiedział księgowy, który też prowadzi jednoosobową działalność. Więc ja wiem, że są tu przedsiębiorcy dzisiaj, którzy zarówno mają różne spółki, jak i też prowadzą działalności gospodarcze. I teraz ja nie będę się teraz w szczegóły wnosił, natomiast jest wiele mitów na temat spółek, na temat tego, że bardziej się opłaca mieć działalność gospodarczą, że się płaci mniejsze podatki, że jest prościej prowadzić taką działalność, że jest taniej, a tak naprawdę no, ja znam sposoby na to, żeby spółka z o.o. była korzystna podatkowo, żeby była prostsza w prowadzeniu i wszystkim, żeby była bezpieczniejsza od działalności gospodarczej. Ja już w Polsce działalności gospodarczej nigdy nie założę, po pierwsze. Po drugie, prowadzę 20 kilka spółek, więc od wielu lat, więc wiem, o czym mówię i to wcale nie jest trudniejsze. Dla mnie prowadzenie 20 paru spółek jest prostsze niż i bezpieczniejsze niż prowadzenie jednej działalności na siebie, jednoosobowej. Więc uważam, zapomnijcie o tym, żeby robić flipy na siebie i zapomnijcie o tym, żeby robić flipy na działalności jednoosobowej. Są tańsze sposoby, żeby nie płacić ZUS-u, płacić niższe podatki niż działalność gospodarcza, czy nawet robienie to na własne rachunek, tak? Kolejna rzecz. Elementem strategii jest to, żeby inwestować tylko i wyłącznie w szybko zbywalne mieszkania. Co znaczy szybko zbywalne mieszkanie? Chodzi o to, żeby kupować mieszkania, w ogóle jak jesteście już zawodowcami, to możecie robić sobie, kupować wszystko tak jak ja. Co się tylko pojawi, co na tym mogę zarobić, kupuję po prostu wszystko. Natomiast, jeżeli jest taka sytuacja, że jesteście dzisiaj na samym początku swojej drogi, to moja rekomendacja jest taka, żeby nie kupować wszystkiego, co podleci Wam, po prostu. Czyli kupować tylko i wyłącznie co? Mieszkania, które są łatwo zbywalne, czyli takie, które się później szybko sprzeda. Czyli co ja rozumiem przez to? Mieszkania, które są nieduże, czyli do 60 metrów. Mieszkania, które nie mają takich cech utrudniających zbycie, jak na przykład brak balkonu, jak czwarte piętro z czterech bez windy, jak jedenaste piętro z 10 bez balkonu, bez windy, na 11 piętro bez okien. Czyli takich wynalazków starajcie się unikać, ponieważ to się może okazać pozorną okazją. Bo Wam się wydaje, że no, cena jest najniższa na rynku, natomiast ona nie jest najniższa, ona jest poniżej rynku. Ona być może jest zmniejszona tylko dlatego, że ma te felery. Jeżeli one są adekwatnie zmniejszone do ich wartości, do ich jakby czynnika uszczerbiającego wartość mieszkania, to to nie jest okazja. To jest po prostu niższa cena względu na wady. Dlatego trzeba to dobrze przeanalizować i zauważyć. Więc kupujcie mieszkania, które będą regularne. Druga sprawa, kupujcie mieszkania, które będą w blokach regularnych, czyli z tak zwanej takiej zabudowy prefabrykowanej, czyli z wielkiej płyty albo bloki od lat 50. do lat 90., które były budowane w sposób tradycyjny, ale też taki prefabrykowany i systemowy, gdzie tak naprawdę tam nie ma co się zepsuć. Jest konstrukcja, która jest stara, stabilna, ale instalacje są często do wywalenia. Natomiast to nie jest jak w kamienicy, że macie strop do remontu, do wymiany, macie klatkę schodową do wymiany i tam jest dużo pułapek. Tak, ja mówię, że w kamienicy jest po prostu mnóstwo trupów w szafie, gdzie kupujecie mieszkanie, zdejmujecie podłogę, zdejmujecie jakiś tam karton gips czy coś i się okazuje, że dach jest do wymiany, albo są jakieś problemy, albo strop jest do wymiany, albo są jakieś problemy, których nie jesteście w stanie nawet na początku przewidzieć. Dlatego całkowicie inaczej się analizuje mieszkanie w kamienicy, a mieszkanie w bloku. I też mieszkań w bloku jest dużo, dużo więcej. To znaczy, że mieszkań jest dużo większa podaż w mieszkaniach takich regularnych, bo ludzie się ich też jakby dziedziczą je często. Ludzie te mieszkania na przykład dostają w spadku, dostają w darowiźnie, czy kupują, czy dostają nawet za darmo. A wiadomo, że jak dostali coś za friko od rodziców, od dziadków, od kogokolwiek, czy od spółdzielni, czy od miasta, wykupili to mieszkanie, to dużo łatwiej się jest go pozbyć. Bo się mówi, że łatwo przyszło, łatwo poszło. Czasem jest tak, że na Śląsku jest bardzo dużo kamienic i są same kamienice i tam już nie da się zrobić tego, ciężko jest to zrobić inaczej. Na to też są sposoby. Natomiast moja rada i sugestia jest to, żeby kupować mieszkania takie, które będzie bezpieczni. Czyli lepiej nie kupić, niż zaryzykować i kupić coś złego.